Cześć, dzisiaj jeszcze w takiej delikatnie świątecznej atmosferze. Jest czapa, jest kolor czerwony, jest choinka. No, dla mnie jeszcze święta się nie skończyły, a przynajmniej głęboko w to wierzę, że jeszcze się nie skończyły. Dzisiaj chcę Wam pokazać prezenty, jakie dostałam oczywiście od świętego Mikołaja, jakie znalazłam pod choinką, także nie przedłużajmy, możemy zaczynać. Na początek myślę, że zacznę od takich mniejszych rzeczy, takich wiecie, zawsze jakieś takie w cudzysłowie pierdółki drobniejsze się znajdują. Także są słodycze, jest ptasie mleczko i to jest takie bardzo fajne, bo to jest 6 porcji po 5 kostek w takich pudełeczkach i codziennie taka jedna znika. To jest niebezpieczne, tak fajnie dostać coś dobrego zapakowane. Następnie kawusie musi być oczywiście latte macchiato, Nescafe, miam miam. Następnie ptasie mleczko czekoladowe, uwielbiam ptasie mleczko, kocham czekoladę, także super, będę się obżerała przez następne 2 dni, bo na tyle mi wystarczy. Później dostałam takiego świątecznego Mikołaja do postawienia, właściwie czemu nie stoi za mną, powinien gdzieś tam z tyłu stać, także Mikołaj. Następnie taki fajny fartuszek, ja bardzo lubię gotować, piec może bardziej, dlatego Mikołaj wiedział co mi przynieść, dostałam taki fartuszek z choineczką, także za rok go ubiorę, jak będę gotowała świąteczne potrawy. Co my tu dalej mamy? Następna figurka to taka choineczka. Tu też Mikołaj wiedział, że mam srebrne ozdoby z tyłu, dlatego fajnie, że akurat taką biało-srebrną choineczkę dostałam, śliczną. Myślę, że też będzie mi z tyłu na pewno pasowała. I ostatnie kilka rzeczy z takich drobiazgów. To taki długopis z Mikołajem, który trzyma choinkę. Następnie krem nawilżający do skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień alergicznej. Nawilżający, zobaczymy jak będzie mi się sprawdzał, bo moja skóra ostatnio nawilża się sama, dlatego zobaczymy. I krem serum do ciała, termoaktywne, kuracja wyszczuplająca. Nie wiem, co ktoś miał tutaj na myśli, dając mi krem szczupający, ale nie wnikam. I perfum. Perfum dostałam Radiance od Britney Spears. Już taki mam, ale już tam mam mniej niż połowę, także fajnie, że będę miała następny. Ja perfum Britney Spears uwielbiam, wszystkim się tak strasznie podobają, dlatego oczywiście bardzo się cieszę, bo strasznie te perfumy lubię. Dalej, co my tu mamy? Ja pisałam w tym roku swoją wishlistę i Mikołaj dobrze wiedział, co mi przynieść. I dostałam wymarzoną piżamkę, która była w chaosie. Także tutaj są takie portki w kropki. I do tego jest taka przepiękna bluzeczka Mickey Mouse, też taka w grochy, także góra i dół. No, nigdy nie miałam takiej pięknej piżamki naprawdę w życiu. No, uważam, że jest prześliczna i przesłodka. Dostałam jeszcze drugą piżamkę z tej samej serii. Tutaj są akurat spodnie długie, tutaj jest wstążka. One są takie bardziej chyba wtedy zimowe, skoro długie, bo w lato to wiadomo, że się bym ugotowała. I one na kolanach mają takie jakby naszywki właśnie Mickey Mouse i do nich jest też do tych spodni inna bluzka, taka szara właśnie z Mickey. To jest właściwie mini, a ja gadam, a Miki to jest Miki, mini, sorry. Także dwie piżamki dostałam, no jestem mega zadowolona, bo piżam nie miałam. Następna rzecz to rzecz, którą właściwie wybrałam sobie sama i jest to Yankee Candle Black Cherry. Ja uwielbiam woski, mam mnóstwo wosków i na sobie kupuję i moim kochanym woskiem jest właśnie zapach wiśniowy, no i w końcu mam tą największą świecę wiśniową. Jezu, to jest taki przecudowny zapach. Trochę przypomina mambę, ale mambę wiśniową, chyba mambę wiśniowej nie ma, no ale taka mieszanka. O Jezus, to no, no naprawdę cudo, jest to najpiękniejszy zapach. W życiu musicie go powąchać, jeżeli jeszcze go nigdy nie wąchaliście. Myślę, że na pewno się w niej zakochacie, tak jak ja. I ostatnia rzecz, jaką dostałam, to rzecz, którą też bardzo, bardzo, bardzo chciałam. Ja, jak wiecie, może nie jestem gadżeciarą, wow, ale uwielbiam gadżety do kuchni, które ułatwiają jakieś tam roboty, pieczenie, gotowanie i tak dalej. I w tym roku strasznie chciałam dostać sokowirówkę, no i dostałam. Jest to sokowirówka, skąd ty jesteś, chyba Tefala, o ile się nie mylę. Tak. Tefala jest ona, nie wiem czy będzie to widać w kamerze, ale jest naprawdę malutka i taką właśnie chciałam drobną, żeby tutaj było,
soku, wiecie, na dwa kubki, żeby wystarczyło i tyle, nie chciałam, żeby to mi zajęło pół szafki w kuchni, bo już nie mam na to miejsca i tak muszę trzymać w pokoju, ale no tak wygląda, tutaj jest to miejsce, w które wkładamy owoce, a tutaj jest pojemnik na te takie już pozostałości, brudy. Ja ogólnie się martwiłam, bo jak zrobiłam sobie pierwszy sok pomarańczowy, o kurde, ale dobry, ale tyle tych fusów tutaj zostało, więc pomyślałam sobie, że niezbyt dobrze wciska, no ale jak posmakowałam tych fusów właśnie, które tutaj zostały, to były strasznie suche, więc cały sok został wyciśnięty, więc no jestem bardzo, bardzo zadowolona, już oczywiście go używałam, jest jeszcze mokry, bo przed chwilą go myłam. Także sokowirówka. Super, bardzo, bardzo się cieszę. I właściwie z prezentów to tyle. Natomiast będąc w Szwecji u mojej rodziny, jeszcze byłam po kilka rzeczy i kupiłam sobie trochę rzeczy sama. Także pokażę Wam, co tutaj kupiliśmy. Kupiłam sobie taki pojemnik do picia białka. Tutaj zobaczcie, jest takie osobne wieczko, w które właśnie można to białko wsypać, żeby one nam w cudzysłowie nie zgniło, nie było niesmaczne, tylko takie świeże. Keep calm and train hard. Także super, bo mam nadzieję, że mnie to trochę zmotywuje w nowym roku do ćwiczeń, bo trochę się opuściłam, także to będzie moja motywacja. Druga moja motywacja to leggings, chociaż ja Wam właściwie te rzeczy pokazywałam w ostatnim filmie, ale myślę, że nie każdy oglądał. To są takie leggingsy do ćwiczeń z elastycznego materiału, kupiliśmy je w sklepie sportowym za jakieś 70-60 zł, coś takiego. Takie biało-czarne pasy, myślę, że też będą fajnie się sprawdzały, jakieś tam na zmianę wypada mieć. Co jeszcze sobie kupiłam, to Nesquik, ponieważ tam za 13 zł jest 800 gram. Także myślę, w Polsce chyba kosztuje dychę małe opakowanie. Także za 13 zł prawie kilogram Nesquika, a ja Nesquik uwielbiam pić. I na zimno, i na gorąco jest pyszny. I ostatnie rzeczy, jakie kupiłam, to taki świecznik, ja je teraz uwielbiam, jeszcze ich u nas nie widziałam, natomiast widziałam ich już i bardzo dużo w internecie. On jest taki jakby, tutaj to szkło było popękane, coś takiego. Ten jeden kosztował 8 zł, także to. I już ostatnia rzecz. To taki cały zestaw. Mi właściwie chodziło głównie o ten talerzyk, jak go zobaczyłam, myślałam, że tylko on jest w zestawie. Tu jest taki, o, złoty talerz. Postawię. I tutaj w środku są jeszcze takie kubeczki do niego. Natomiast powiem szczerze, że nie bardzo mi się podobają. To jest też w stylu tego popękanego talerzyka, ale wygląda to dla mnie troszeczkę gorzej, więc chyba raczej to tutaj nie będzie stało. I tutaj właśnie był jeszcze jeden taki oraz bombki. Także to jest taki cały zestaw, może ja to rozpakuję i Wam pokażę, ale pokażę Wam to, jak ja bym chciała, żeby to wyglądało. O, także tak to wygląda z bliska właśnie ten talerzyk i bombki. Myślę, że naprawdę będzie to fajna ozdoba właśnie nawet kiedy już ten okres świąteczny minie, wtedy sobie te bombki po prostu ściągnę i zostawię sobie to. Tutaj może jakieś orzechy jesienią wyłożę, także no nie wiem, bardzo mi się to podoba. Myślę, że ślicznie to będzie na stoliku takim kawowym wyglądało. I tak naprawdę to tyle z moich prezentów świątecznych. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Pochwalcie się, co Wy dostaliście. No i to na tyle. Do zobaczenia niedługo na pewno. Pa!